Witam serdecznie, Dariusz Kowalczyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w gminie Halinów, a więc w miejscowości Okuniew, Halinów i całym terenie naszej miejscowości przepięknej. Ale znajdujemy się w Okuniewie, tak jak powiedziałem, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury. No właśnie, i gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy ruinach Pałacu Łubieńskich. Ruiny Pałacu Łubieńskich. Jest to najstarsza budowla, najstarszy zabytek razem z kościołem świętego Stanisława Kostki i kaplicą na cmentarzu. One powstawały, te budowle, w podobnym okresie. Jak to się zaczęło? No zaczęło się, można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od postaci hrabiego Jana Łubieńskiego. Hrabia poślubia mieszkankę Okuniewa, Annę Klicką, i tu osiada. Panie Darku, który to rok, wiesz? 1810 rok. Okay. Jest ślub tych dwojga, a budowa pałacu zaczyna się w 1823 roku. Oczywiście ona trwa, ale tą datę uznajemy za początek budowy. Jednocześnie w tym samym okresie powstaje decyzja o budowie właśnie murowanego kościoła i kaplicy na cmentarzu nieopodal. I z tym, w zasadzie z tym faktem, wiążemy początek historii takiej murowanej, nazwijmy to, Okuniewa. Bo Okuniew jako Okuniew, trzeba to do tego dodać, istniał już wcześniej. Okuniew na ten moment ma ponad 480 lat istnienia, jak tak policzymy, czyli blisko pół tysiąca lat. Okuniew powstaje, jakby ta miejscowość powstaje na trasie Wielkiego Gościńca Litewskiego. Właśnie ten Wielki Gościniec Litewski, którego początki w ogóle oczywiście sięgają też okresu średniowiecza tak naprawdę, bo Unii Litewskiej, polsko-litewskiej, a więc tego, że w pewnym momencie no, potrzeba było szlaku handlowego, militarnego, turystycznego, łączącego Warszawę z Wilnem. I Okuniew staje się częścią tego szlaku, szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Trakt ten istniał bardzo długo i istniał te kilkaset lat. W zasadzie jego ważność skończyła się wraz z budową kolei. Budową kolei, która wyparła też transport konny, dyliżansowy na rzecz kolei, a więc transportu, który poszedł z Warszawy w kierunku Terespola. Robię ten Wielki Gościniec Litewski na swojej hulajnodze, wjeżdżając do waszej miejscowości. To jakby tereny zielone, jeden mostek, drugi mostek, piękny park, potem kościół, o, jest Gminny Ośrodek Kultury i tak fajnie tutaj, taka cisza, spokój. Wyobrażam sobie, jak kiedyś do karczmy przyjeżdżali, nie? No. Myślę, że takich historii, znaczy w ogóle do czego też my nawiązujemy, bo też chciałem o tym wspomnieć. Gminne Centrum Kultury nawiązuje też do wielu wydarzeń historycznych, które dotyczą Okuniewa i przez które Okuniew czasem ucierpiał, bo był palony, czasem przeszło tutaj, generalnie był po trasie frontu, który szedł na Warszawę na przykład, więc nawiązujemy do różnych wydarzeń historycznych i zawsze w roku, chociaż raz, staramy się zorganizować rekonstrukcję historyczną przy tych ruinach. Ona jest w sierpniu, to też jest jakby atrakcja związana z tym, że chcemy to miejsce pokazać ludziom, którzy zwiedzają i podróżują Wielkim Gościńcem Litewskim. Nawiązujemy bardzo często, znaczy różne epoki były, bo i powstanie styczniowe było przez nas robione i było średniowiecze, ale to, co najbardziej chyba się podobało, to nawiązanie do czasów potopu szwedzkiego, ponieważ mieliśmy tutaj potwierdzoną historyczną opowieść z tego terenu, która jest opisana w książce historyka Leszka Podchorodeckiego, mówiąca o epizodzie z bitwy pomiędzy Szwedami a polską husarią.
No i co? No wygranej potyczki, co jest oczywiście, no wiadomo, no potop szwedzki zakończył się dla nas źle generalnie, ale tu mieliśmy ten epizod chwały, więc nawiązujemy do niego. Stoczona w okolicach właśnie ruin i tutaj w tymże terenie Okuniewa potyczka, tak jak powiedziałem, jeszcze zwycięska, w której prawdopodobnie z tych naszych źródeł, do których dotarliśmy, brał udział młody król Jan III Sobieski. Jeszcze młody, jeszcze nie król, ale przyszły król. I już to też wiemy. I też tutaj tak naprawdę Szwedzi zostali pogonieni z Okuniewa, wypędzeni. Więc to też jest taka ciekawostka, na bazie której właśnie tą rekonstrukcję tworzymy. Były też epizody inne, bo i zarówno powstania styczniowego, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli mieściła się tu znaczy w ogóle powstania i styczniowego, i listopadowego, i też epizodu dość, nie epizodu, bo potężnej potyczki w bitwy pancernej w II wojnie światowej pomiędzy wojskami radzieckimi a Niemcami, gdzie tak naprawdę tutaj można opisać, to jest bardzo mocno w literaturze opisane, to co jest dotyczące bitwy w kierunku Radzymina oczywiście i tutaj dalej, to też w literaturze mamy. No i co najważniejsze, jeszcze 1920 rok, Bitwa Warszawska, tak samo z niedalekiego Ossowa, czy w niedalekim Ossowie, czyli jesteśmy dosłownie tutaj w perspektywie kilku kilometrów, toczyła się słynna Bitwa Warszawska, w której brali udział nasi, czyli z terenu Okuniewa, młodzi obywatele, którzy też walczyli po stronie polskiej oczywiście. Słynna postać księdza, który tutaj też ówczesnego proboszcza, który no po prostu te ciała akurat czterech, bodajże dobrze powiem, czterech bądź pięciu walczących żołnierzy, młodych chłopaków, przywiózł i złożył w mogile, która do tej pory jest na cmentarzu w Okuniewie. To są szczątki tychże osób. Więc... A mural widziałem. A mural właśnie, który w tamtym roku udało nam się na ogrodzeniu przy OSP stworzyć, właśnie nawiązuje do Bitwy Warszawskiej 20 roku i też jest no, na cześć i ku chwale tychże poległych w walce o naszą Darku, wolność. W ogóle murale to jest bardzo ciekawy pomysł, idźcie tą drogą, macie wspaniałych wiele wydarzeń z historii i to można wykorzystywać. No zapraszamy, prawda, turystów. Zapraszamy turystów. Zawsze Gminne Centrum Kultury jest otwarte na to, aby poprowadzić, opowiedzieć. Wystarczy kontakt do nas na stronie internetowej. A znajduje się tuż przy kościele, łatwo trafić. Tak jest, bardzo łatwo do nas trafić. My jesteśmy przy samym kościele na rynku w Okuniewie. Możemy równie dobrze pokazać jeszcze właśnie kaplicę na cmentarzu, ruiny pałacu, czy sam za chwilę rewitalizowany park, który będzie w centrum, naprawdę zmieniał oblicze, bo też są na to środki dzięki pozyskanym pieniądzom przez burmistrza Adama Ciszkowskiego, więc tak naprawdę to też już jest przed nami, w tym roku zacznie się, więc też ciekawostka dla wszystkich mieszkańców, odnowiony zresztą tak samo i kościół świętego Stanisława Kostki, także warto przyjechać do Okuniewa.